Hejo, hej! z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach jesienne wieczory z Lili. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku tej serii. Zaczynamy sobie nowy dzień i jak widzicie, Lili jest naprawdę bardzo głodna. Więc na początek zjemy sobie jakieś śniadanie i chyba skorzystamy z naszej lodówki, bo tutaj widzicie no raczej nie ma co jeść. Wszystko jest zepsute, także tutaj Lili choć um, zjesz sobie na szybko ostatnio chyba jedliśmy kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, a teraz może sobie zjemy Jogurt. Jak widzicie mamy sobotę, więc Lili dopiero zaczyna weekend, ale za to my mamy niedzielę wieczór, więc dajcie znać, jak tam wam minął weekend. Mi jak zawsze pracowicie, ale u mnie to w sumie norma. Ale za to właśnie teraz siedzę sobie z pyszną herbatą z sokiem malinowym i cieszę się, że mogę znowu pograć z z Lili, no i z wami oczywiście. No, czemu ty nie idziesz do toalety? No idź przecież musisz, że ty tutaj będziesz rozmawiać, tylko no będziesz miała teraz mokre stopy. <laughs> Trzeba się tym zająć zaraz. No i tak jak powiedziałam, ja mam herbatę z sokiem malinowym, ale jeśli wy też coś tam pijecie, to oczywiście też napiszcie, co tam dobrego macie. Wiecie, że u mnie temat picia i jedzonka w takich luźnych seriach, to częsty temat. Szczególnie jeśli oglądaliście serię z Emilką, to na pewno to wiecie, bo tam... Tam to już w ogóle tematów o tostach i herbatkach. Nie było końca. Lili, właśnie zrobiłaś sobie dodatkową robotę. Co ty chcesz? Nie, 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 żadnych takich komputerów tutaj musisz się zająć, a Wojtek znowu swoje. <grych> Okej, okay. Lili, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Po pierwsze, przebieraj się w coś wygodnego. Hmm, może będzie to Twój strój sportowy. No i pięknie jesteś gotowa do sprzątania, powiedzmy, bo w tych białych ciuchach to chyba nie jest to do końca mądre, ale okej, okay, innych nie masz. Wyrzuć zepsute jedzenie, od tego sobie zaczniemy. No i tak jak Wam zapowiadałam, chciałabym dziś trochę tu posprzątać, bo naprawdę, no widzicie, trzeba się zająć tym bajzlem, bo to jest po prostu tragedia. O, widzicie, tutaj Lili już przy okazji wyrzuciła zostałe zepsute jedzeniem więc bardzo dobrze no i przy okazji nauczymy się majsterkowania bo Hmm, chyba nie mamy jeszcze tej umiejętności. Mamy charyzmę, gotowanie, granie w gry wideo. O, już prawie trzeci poziom. Hmm, Lili, no to teraz powiedz mi, dlaczego ty nie chciałaś grać w ostatnim odcinku, co? Hmm? Bo wiedziałaś, że trzeba się uczyć. No tak, no właśnie. E, logika, ogrodnictwo, pieczenie, sprawność fizyczna na czwartym, prawie piątym. E, tresowanie zwierzaków, umiejętności komediowe i weterynarz. Ok. E, więc majsterkowania nie mamy, tak jak myślałam. Narzędzia w dłoni. I zaczynamy. Umywalka numer jeden z czterech właśnie jest w trakcie naprawiania. Widzicie, zacięcie jest. Siła jest. Myślę, że gdybyśmy nie wiedzieli, że Lili robi to pierwszy raz w życiu, to byśmy nie pomyśleli. No, wygląda całkiem e, tak, jakby wiedziała, co robić. Runda dyskusyjna. Szykujcie się do debaty. Pora na rundę dyskusyjną gildii dyskutantów, która odbędzie się na dziedzińcu Brightchester. E, nie, niestety nie mamy czasu na takie przyjemności. W ogóle, tutaj Lili ma nastrójnik. Radość z bidetu. Dzięki temu bidetowi Lili czuje się czysto świeżo i niespodziewanie szczęśliwie. Fajnie, Lili, dobrze wiedzieć. E, tutaj kolejna umywalka na Ciebie czeka w takim razie. Nawet nie wiecie, jaka jestem szczęśliwa, że w końcu e, przestanę tutaj słyszeć fontannę wieczną e, w tej łazience. A pani, pani to chyba musiałaby się umyć, tak coś mi się wydaje. No, bo pani tak tutaj ciągle tylko wyciera podłogę i wyciera podłogę, i nie ma na nic czasu. No właśnie, pora wskakiwać pod prysznic. Ach, ten niebieski cień. Nie wiem, jak wy, ale ja tutaj wyczuwam modę dawnych lat. <grybujesz> Okej. Okay. Dziewiąta rano, a my już mamy dwie umywalki naprawione, także Lili trzyma dobre tempo. Możemy być z niej dumni. Yy, tutaj pani śpi przy kurczaczku, i znowu widzicie. Jest kurczak pieczony i jest kanapka Monte Cristo, czyli nic dla nas. Hmm, fajnie, to znowu będziemy musieli gdzieś iść, coś zjeść, ale, ale z drugiej strony to się dobrze składa, bo może spotkamy Jacoba w końcu. Hmm? O, widzicie, Lili, jak prawdziwa jesieniara chce bawić się w stercie liści. Dobra, no to zaznaczamy. Czekaj, 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 Lili. Nie, 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 to jeszcze nie koniec. I chciałabyś adoptować psa. No, w przyszłości ci to gwarantuję, że na pewno tak będzie, ale jeszcze nie Teraz, to nie jest odpowiedni moment. Tutaj kolejna umywalka na Ciebie czeka. Ja powiem Wam, że uwielbiam, może niekoniecznie bawić się w stercie liści, ale uwielbiam wchodzić w sterty liści i wiecie, tak szurać butami, jak chodzę i tak liście podrzucać, kiedy one tak fajnie szeleszczą, to jest coś, co uwielbiam. No i oczywiście znowu, kiedy nagrywam dla Was Lili, no to mam przy sobie zapaloną świeczkę, bo u mnie świeczki muszą być zawsze. No i tak jak mówiłam Wam, na początku herbatkę z sokiem malinowym, także u mnie jesienny klimat jest. Mam nadzieję, że u Was też. Umywalka naprawiona, super. To teraz jeszcze tylko e, powycieramy podłogę, no i możemy uznać naszą misję za udaną. Wiecie co, fajnie, że tutaj ktoś jest miłośnikiem muzyki chyba klasycznej, ale już jej wystarczy na razie, e, więc wyłączymy. Wojtek jest niezmordowany, widzicie ciągle te skrzypce. Ciekawe, czy on ma jakieś zaliczenie, czy co? No, ja nie wiem. Musimy się go kiedyś tam zapytać, ale na pewno nie teraz, bo skoro Lili już wykonała wszystkie obowiązki, jeśli chodzi o dbanie o nasz dom studencki, to może w końcu się przebrać. No i tak sobie myślę, że może wybierzemy się na jakieś śniadanie, i tam może też znajdziemy sobie coś, żeby sobie naładować naszą zabawę, bo no jest z tym naprawdę bardzo źle. Zobaczcie tylko minę Lili. No musicie przyznać, że jest mordercza. Jakby mogła, to by kogoś wzrokiem zabiła. A to wszystko dlatego, że przyszła na miejsce i okazało się, że tu, 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 tu stołówka jest zamknięta. Nie ma jedzonka najgorzej. Poza tym znowu tutaj są fajerwerki, więc wygląda na to, że studenci to są po prostu pasjonaci pokazów fajerwerkowych, a Tutaj mamy e, rundę dyskusyjną, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Czekajcie, sprawdzę sobie. E, tak, runda dyskusyjna. Obserwuj dyskusję. Dobra. E, ale to nas teraz nie interesuje, bo my jesteśmy głodni i jesteśmy źli, e, więc tak, może Lili, choć e, poczytasz sobie książkę. Mm, no ja nie wiem, o co tu chodzi, no. E, jak był pierwszy semestr, to chodziłyśmy tutaj z Lili regularnie i było zawsze otwarte i zawsze było pyszne jedzonka. Teraz co? biznes upadł, czy co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, chyba jesteśmy uratowani. Nadchodzi pan, 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 pan Kletus. Kletus, pan sprzedawca, zobaczcie jaki pocieszny. Okej, okay. czyli będzie jedzonko. Lili, będziesz żyć. Będziesz żyć. No, no chyba, że nie będzie nic wege w ofercie, to wtedy znowu wylądujesz na słodkim chlebku, ale no zobaczmy. Co dzisiaj podano? O! Jest. Czekajcie. Mm -hmm, mm -hmm, same pyszności. Mm, zamów jedzenie. Obiad jest podawany od 12. No dobra, no to poczekamy. W tym czasie sobie poczytamy książkę. E, a ja włączam radar i rozglądam się. Jacob, czy jesteś gdzieś tutaj? Tu jest Nancy, to nie. Tutaj go nie widzę nigdzie. Tu. O! Nie, ale to nie jest Jacob. To jest wściekła babcia i wściekły dziadek. Tutaj jest sprzedawca. No nie ma chłopano. No nie ma go. No ale nic, nie tracimy nadziei. On jest Lili przeznaczony, więc na pewno gdzieś kiedyś się spotkają. Teraz cieszę się w sumie, że mamy czas, żeby Lili poczytała sobie książkę. Potem na pewno poogląda sobie może jakiś film w telewizji albo coś, w końcu jest sobota, więc skorzystamy. Jeśli chodzi o jej zabawę. Co już ci pachnie jedzonkiem? Tak, no właśnie. Jeśli chodzi o jej zabawę w stercie liści, to ja tutaj nie widzę żadnej sterty. Na razie możemy tylko grabić. Zobaczcie, tutaj widziałam. O, grabić liście. No żadnej sterty nie ma, ale na pewno w przyszłości się pojawi. Jest już po 12, a właściwie już prawie 13. Lili dalej czyta książkę, ale my zobaczmy, co tutaj możemy zamówić. Czyli talerz pełen protein i tost z serem. Hmm, ja teraz nie pamiętam, czy tosty z serem są bezpieczne dla wegetarian. No nie mamy tutaj takich informacji, więc możemy wnioskować, że nie. Ale nie mamy wyjścia, musimy spróbować. To znaczy... Moglibyśmy znowu kupić chlebek, ale nie chcę. Zobaczymy sobie. Ryzykujemy. No i widzicie, mówiłam wam, mówiłam wam, że u mnie temat jedzonka jest częsty, a temat tostów to już w ogóle nas prześladuje. <grych> I tutaj u Lili też. No i powiedz mi, Lili, co będzie z tymi tostami? Co? Będziesz się po nich źle czuła, czy nie? Jest ok, całkiem smaczne, wszystko w porządku. No to się cieszę i co? Aha, chyba trochę ci się teraz utyło w tym momencie, eee, ale nie szkodzi. Co prawda, dawno nie ćwiczyłaś i na pewno chciałabyś sobie trochę pobiegać, eee, ale może to później. Teraz widzę, że Lili zdecydowała, że będzie odrabiać pracę domową na procedury weterynaryjne, no bo właśnie to jest jej ulubiony przedmiot. Ja tu się rozglądam za Jacobem, ale jedyne, kogo spotkałam, to ducha, jak widzicie. To tak idealnie w temacie nadchodzącego Halloween. Eee, czekaj. Duchu. Jak ty masz na imię? Felix, o, proszę, zwiedzasz sobie, widzę, dziedziniec naszego uniwersytetu. <laughs> Czy to jest duch jakiegoś profesora? Tak trochę wygląda, nie? Tak trochę wygląda profesorsko, bym powiedziała. No, ale krąży sobie tutaj tylko tak bez celu nikogo nie straszy. Hmm. No ja nie wiem, co to za duch w takim razie. Lili już prawie skończyła pracę domową i tak sobie myślę, że chciałaby sobie trochę pobiegać, bo jednak sprawność fizyczna to jest coś, co ona bardzo lubi i dawno tego nie robiła, więc na pewno jej brakuje biegania. No i właśnie, skoro mamy fajne słoneczko, to sobie pójdziemy pobiegać. O! Trzeci poziom umiejętności weterynaryjnych. Super. Lili może teraz przygotować gryzak szczepiący cynamon przy stacji do produkcji leków. Odblokowała także uroczą kalkomanię ze zwierzakiem. No świetnie. Ja już się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieli własną klinikę weterynaryjną i będziemy leczyć te wszystkie zwierzaki. To będzie naprawdę super, super granie, ale najpierw musimy skończyć studia, tak jak już wiecie. No i powracając do tematu, właśnie chciałabym, żeby Lili sobie pobiegała, więc tu proszę uprawiaj jogging. No a potem kiedy już sobie chwilkę pobiegamy, to może byśmy się wybrali do pubu. No i korzystając z okazji, że Lili sobie biega, to powiem wam, że no coraz bardziej mi się podoba to studenckie życie. Czekajcie, zobaczcie jakie tutaj w ogóle mamy śliczne widoki jesienne. Tutaj mamy taki widzicie stawik. No, jest naprawdę bardzo bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. Jeszcze to takie ciepłe, jesienne słońce połączone z kolorem e, liści na drzewach. Jest fajnie, podoba mi się. Też jak na razie dajemy radę, jeśli chodzi o nasze wszystkie zajęcia. E, tutaj coś się dzieje, czekajcie. O, mecz piłki nożnej jest. Mm, fajnie, ale no nie no, ja chciałabym się wybrać do pubu, więc nie będziemy teraz szli na mecz. No tak, nie będziemy, bo teraz Lili sobie biega, ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Wow, no chyba widzę to pierwszy raz, albo przynajmniej nie pamiętam, żebym to kiedyś widziała. No ale nie, nie, dzisiaj nie będziemy szli na mecz, ale w przyszłości na pewno się wybierzemy. Chociaż nie, tak faktycznie pamiętam, że byłam z Lili raz na meczu. Byłam z nią w czasie pierwszego semestru. Tak. Lili jest już po treningu i teraz idzie sobie do łazienki, żeby się troszeczkę ogarnąć, zanim wybierzemy się do tego pubu. No i zobaczcie. Nasz dom studencki jest w sumie pusty. Wszędzie ciemno. Wszyscy studenci korzystają z weekendu, więc no, nasza Lili nie może być gorsza. Derek? Co? Dzwoni, aby poinformować Cię, że Twój cioteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka. Czekajcie, to bardzo skomplikowane. Cioteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka. Okej. Okay. Który zmarł i z jakiegoś powodu zapisał całą fortunę wyłącznie Tobie. Czy przyjmiesz spadek? Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Chcę. Jakie są warunki? Nie, dziękuję. Hmm, nie, 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 nie. Coś tutaj jest chyba nie tak. To znaczy, ja wiem, że od jakiegoś czasu właśnie pojawiają się takie telefony w grze, ale to jest mój pierwszy. Jeszcze nigdy w żadnej z moich serii taki telefon się nie pojawił, i teraz nie wiem za bardzo co mam wybrać, powiem Wam szczerze. Hmm. Może powinnam się wczuć w to, co powiedziałaby Lili, e, i Lili na pewno nie wybrałaby pierwszej opcji. Nie, 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 nie. Taką opcję to by wybrał Wojtek. Tak, on jest materialista i on tutaj na pewno by powiedział pieniążki, pieniążki chce. Jeśli chodzi o nie dziękuję, no to też Lili mogłaby zdecydować się na taką na opcję, ale z drugiej strony chciałaby chyba dowiedzieć się, jakie są warunki. Może niekoniecznie, jakie są warunki, ale chciałaby może dłużej porozmawiać na ten temat i dowiedzieć się e, więcej informacji. Także kliknijmy. Jakie są warunki? 2,5 tysiące simalonów! O, sprytnie. Właściwie to istniały pewne warunki. Jednym z nich było jednak to, że jeżeli zapytasz o warunki, to nie będzie żadnych warunków. Czyli nie ma żadnych warunków. Chwila, zgadza się? What? Dostaliśmy teraz 2,5 tysiąca Simolonów, tak po prostu. Ej, a nie może tak ktoś do mnie zadzwonić w prawdziwym życiu? Tak, tak. Fajnie by było, jakbym tak dostała, tak? Po prostu jeden telefon i bam! 2,5 tysiąca na konto. Super! Nie, no, Lili, to wiesz co? To musisz teraz koniecznie już naprawdę na 100% iść do tego pubu i może postawić wszystkim drinki, co z takiej okazji. Chociaż z drugiej strony może się lepiej nie przyznawać, bo wiesz, jak ona się przyzna, to potem zaraz będzie miała kolejkę chętnych pod drzwiami, bo tutaj są wszyscy studenci. I wszyscy potrzebują simolonów. Wow, ale piękny widok. Tak, na marginesie. Ale wiecie, wszyscy potrzebują simolonów, więc, no, jakby się dowiedzieli, że takie telefony są, to wszyscy by pilnowali potem swoich własnych telefonów i czekali. Czekali, aż do nich zadzwoni ktoś z taką informacją. Ja tutaj radar mam włączony, ale nie widzę Jacoba. Hmm. Dotarliśmy już do pubu i jak widzicie, Lili myśli o jakichś słodkościach, więc zobaczmy. No w sumie pusto tutaj, sobota, wieczór, ale możemy sobie potańczyć. Dobra Lili, no to chodź, potańczysz. O, grają tutaj bluesa. Mhm. I zobaczmy, zamów jedzenie. Ryba, precelki, oliwki, kiełbaski, bułki... Chipsy i taca z wędlinami i serem. Hmm. No, wygląda na to Lili, że nie ma tutaj żadnych słodkości, ale e, spauzowałam grę, bo zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Znowu Wojtek! Znowu Wojtek, nasz mistrz parcia na szkło. E, także Lili, jak sobie tutaj tańczysz, i widzę, że Ci się podoba, to fajnie. E, no, ale z tymi słodkościami, tak jak Ci powiedziałam, to będzie problem. Może będziesz musiała się potem wybrać do pana Markusa po słodkich chlebek? Hmm? Zmieniłam Lili strój bo uznałam, że skoro przyszła do pubu, to chciałaby raczej zdjąć kurtkę, więc tutaj niech sobie tańczy właśnie w tak trochę wygodniejszych warunkach bez kurtki. Oh, widzicie? Wojtek tutaj się spotkał z Laną, ale Lana jest dorosła i tak coś mi gdzieś tam świta. Czy to nie jest pani, pani profesor? Hmm? Teraz nie mam pewności, ale czyżby? czyżby Wojtek naprawdę? Serio? Przyznaj się. No. Ciekawa sprawa. Hmm, 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 hmm. Wydaje mi się, że Lili jest naprawdę zadowolona. Zobaczcie tutaj. Zabawa ma się całkiem nieźle. Jeśli chodzi o energię, to też jest dobrze. Rozmawia sobie tutaj z różnymi simami i spędza bardzo miło wieczór. O, Wojtek został sam przy stoliku. To może z nim zagadamy, co? E, opowiedz dowcip o profesorach? Nie, bo jeśli e, ta pani e, to faktycznie jest pani profesor, to może niekoniecznie, bo ona tutaj siedzi, jeszcze by usłyszała. O, co to by było? E, tańcz z Wojtkiem. O, chodź Wojtek. No co, no, no, dywan ci przeszkadza, nie żartuj. Chodź potańczyć ze mną. No właśnie. Nie, Wojtek stwierdził, że idzie spać. W ogóle, o co tu chodzi? Jakaś ewakuacja, czy co? Jakiś alarm pożarowy? Halo? Lili, może ty też powinnaś wyjść. Wiesz co, czekaj. Jak oni tak wszyscy wyszli, to chodź. No wyjdziemy, bo to, to nigdy nie wiadomo. Chodź. <grym> o, dobra. Rozejrzymy się dookoła w poszukiwaniu naszego Jacoba. Nie, to nie jest on. To jest Hugo. My szukamy Jacoba. Wiecie, ja wiem, gdzie on mieszka, ale nie, nie, nie. Nie pójdziemy. Dzień dobry. <grym> Ten pan wygląda, jakby krzyczało. Mamma mia, mamma mia. E bardzo chciałabym przeczytać jego imię, ale. Hajch? Hajch! No to haj! Właśnie, no to haj w takim razie! Popraw mu humor. Chodź, chodź, Lili. Aha, oh, widzicie, no. Jaki tutaj zadowolony. I pani Magdalena, i Lanuola. No to są w ogóle członkowie klubu animatorów. Mhm, mm fajnie. No to możemy z nimi właśnie porozmawiać o zainteresowaniach na przykład. E, I może e, poprosić o dołączenie do klubu animatorów. Hmm, nie, powiem Wam, że wydaje mi się, że Lili nie chciałaby dołączyć do klubu animatorów. To chyba do niej za bardzo nie pasuje. Ona by bardziej wolała dołączyć może do jakichś, nie wiem. Prymusów, najlepszych uczniów, nie wiem, najlepszych studentów weterynarii, <grymianie> coś takiego, e, ale raczej nie do animatorów. Ale możemy poznać w takim razie. Lili się całkiem dobrze rozmawia z tym panem, e, widzicie. Nawet e, dość szybko mm, ładuje jej się tutaj pasek znajomości. Oj, teraz to mi się zrobiło smutno. Zobaczcie tylko tego Sima. On płacze, biedny. On płacze, to jest Marek, tak? Marek Wichura. Marku, co się stało takiego, że się musiałeś aż popłakać. <laughs> o! Lili wróciła już do domu i odkryła, że tym razem prysznic jest zepsuty. Ale czuje się całkiem dobrze, więc stwierdziła, że od razu go naprawi, bo i tak wiadomo, że tylko ona zdecydowałaby się to zrobić, więc no skoro ma już to zrobić, to zrobi to od razu. No i myślę, że później. Pójdziemy spać, bo chociaż z drugiej strony, czekajcie, jak tam się ma nasza nauka. Tutaj mamy pracę domową ukończoną, no tutaj ta biologia nam została praca domowa, no i też moglibyśmy się uczyć. To może nie, to może tutaj weźmiemy sobie naszego laptopa i zadania na kursy: Ucz się możemy się uczyć na procedury weterynaryjne, bo jednak na tym nam najbardziej zależy. No i skoro lili się tutaj uczy, to ja myślę, że będę kończyć dzisiejszy odcinek. Życzę wam oczywiście bardzo udanego tygodnia. Dbajcie o siebie. No i co? Jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa pa.